zajdzie o 7.42, a zajdzie o 15.47. Dzień wciąż będzie bardzo krótki, bo będzie trwać tylko 8 godzin i 5 minut. Imieniny obchodzą Feliks, Honorata, Hortensja, Krzesimir, Matylda i Tomasz. Wszystkiego najlepszego. Chciałbym jeszcze wymienić, kto dzisiaj obchodzi urodziny, ale nie dam rady, bo tylu nas dzisiaj obchodzących urodziny jest. Kochani moi, a oto przegląd króciutki prasy. Ja wiem, że przed czasem, ale urzekły mnie dzisiaj dwa tytuły w dzisiejszej prasie. Oto pierwszy. Gotowałem ziemniaki, wysadziłem dom. Wybuchowe ziemniaki. A drugi. Zbierałem butelki i teraz mam knajpę. O co chodzi, powiem Państwu w kolejnej części naszego programu. Słuchajcie mnie dzisiaj od 6 do 9. Pozdrawiam Was wszystkich. Jak macham tak Wam zbierać, to... A teraz czas na dźwiękowe kalendarium historyczne. Kalendarium historyczne. 11 stycznia 1917 roku prezydent Stanów Zjednoczonych Thomas Woodrow Wilson zapoznał się z koncepcją utworzenia niepodległego państwa polskiego, zawartą w tzw. Memoriale Paderewskiego. Memoriał został sporządzony na początku stycznia 1917 roku na prośbę pułkownika Edwarda Mandela House'a dla prezydenta Stanów Zjednoczonych. Dokument uzasadniał konieczność odbudowy niepodległej Polski. W staraniach o odzyskanie niepodległości Polski dużą rolę odegrała nie tylko działalność militarna, ale także dyplomatyczna. I tu ogromne zasługi oddał Polsce Ignacy Jan Paderewski. To właśnie dzięki sławie pianisty i przy pomocy poznanych polityków sprawa polska dotarła do prezydenta Stanów Zjednoczonych. Paderewski przygotował memoriał i dokument przekazał Edwardowi House'owi. Jadąc pociągiem do Waszyngtonu rankiem 11 stycznia 1917 roku House 4 czy 5 razy przeczytał wręczony mu memoriał i nawet nauczył się zasadniczych ustępów na pamięć. W memoriale Paderewskiego zawarta była propozycja utworzenia Stanów Zjednoczonych Polski. Miało to być państwo federacyjne. Według koncepcji Paderewskiego Stany Zjednoczone Polski miały terytorialnie nawiązywać do przedrozbiorowej Rzeczpospolitej. W skład Polskiej Federacji miały wejść Królestwa Polski, Litwy, ale też Polesia, Galicji Podola oraz Wołynia. W granicach Stanów Zjednoczonych Polski znalazłyby się również Prusy Wschodnie oraz Księstwo Cieszyńskie, Śląsko-Polski i część Dolnego Śląska. Po śmierci Ignacego Jana Paderewskiego na podstawie testamentu przekazano jego spuściznę do Polski, w tym również memoriał, który znajduje się obecnie w Archiwum Akt Nowych w Warszawie. 11 stycznia 1936 roku urodził się Marian Kociniak, jeden z najwybitniejszych polskich aktorów teatralnych i filmowych. Zagrał w ponad 30 filmach, w tym Jak rozpętałem II wojnę światową, Dzięcioł, Akcja Brutus, Ostatni po Bogu, Ostatnia akcja i Ratatuj. Marian Kociniak często występował w teatrze telewizji. Grał również w Kabarecie Starszych Panów, w Wieczorach Kabaretowych Wojciecha Młynarskiego i w telewizyjnych rewiach Olgi Lipińskiej. W 2010 roku aktor obchodził 50-lecie pracy artystycznej. Przypomniał wówczas, że największą popularność przyniosła mu rola Franka Dolasa w filmie Jak rozpętałem II wojnę światową. Jest to rola, która mi przysporzyła olbrzymią popularność, więc jak ja się mogę na to boczyć? Nie, nie. Jestem szczęśliwy z tego powodu oczywiście, bo ciągle nieustająco jest powtarzana bodajże trzy razy do roku. Jeszcze tym bardziej, że Polonia Amerykańska zażyczyła sobie i dała pieniądze, żeby ten film ubarwić, więc jest już filmem kolorowym. Marian Kociniak przez wiele lat był jedną z głównych postaci radiowego magazynu 60 minut na godzinę, gdzie tworzył parę z Andrzejem Zaorskim. Wykonywana przez niego piosenka Powtórka z rozrywki przez wiele lat rozpoczynała program pod tym samym tytułem na antenie programu trzeciego Polskiego Radia. Aktor zmarł 17 marca 2016 roku w Warszawie. 32 lata temu Jerzy Kukuczka i Krzysztof Wielicki dokonali pierwszego zimowego wejścia na 8-tysięcznik Kanchenjunga. Polacy jako pierwsi zdobyli Kanchenjungę zimą 1986 roku. W czasie wyprawy zginął Andrzej Czok. Po powrocie Jerzy Kukuczka opowiadał o wyprawie w polskim radiu. Okazała się właśnie nina najłatwiejsza, bo mieliśmy z nią duże problemy i techniczne, i organizacyjne. Droga została zerwana w kilkunastu miejscach. W 1992 roku na Kanchenjundze zaginęła Wanda Rutkiewicz. Góra ta jest górą bardzo trudną. Po Annapurnie i Lhotse zanotowano tu najmniej wejść spośród 8-tysięczników, a śmierć poniosło na niej 39 wspinaczy. Kalendarium historyczne. A kalendarium
scenarią przygotowała Elwira Kaganowicz. Przegląd prasy. Mamy, drodzy słuchacze, jeszcze 4 minutki, albo i nawet 3 do serwisu sportowego. Zrobię wam teraz szybki przegląd prasy. Zaczynamy od Super Ekspresu. Politycy w szoku po głębokiej rekonstrukcji rządu, a główny tytuł brzmi: Macierewicz rozbije PiS. I tu jest znak zapytania, a w tekście czytamy: odwołany z funkcji szefa MON Antoni Macierewicz, 70 lat, odrzucił propozycję zostania wicemarszałkiem Sejmu. Jego zwolennicy nie ukrywają wściekłości z powodu dymisji. Czy ambitny polityk stworzy własne ugrupowanie? A ja tak sobie, drodzy słuchacze, myślę w ten sposób, że tą rekonstrukcją to żyją oczywiście politycy, żyją eksperci, żyją politolodzy, może niektórzy studenci, oczywiście żyją wszyscy dziennikarze. Jak Polska co to jest dymisja? Co to jest dymisja? Macierewicz. Po prostu przyjęli to do wiadomości i idą dalej. Muszą rano wstać, pracować, dzieci ubrać do szkoły, coś kupić do jedzenia, przeżyć do następnego miesiąca, więc do tego podchodzą zupełnie, ale to zupełnie i całkowicie spokojnie. Kochani moi, kolejna gazeta to będzie Fakt. A co w Fakcie na czołówce? Podróżujący do Meksyku zszokowani zachowaniem posła PiS Dominika Tarczyńskiego. Poseł znów narobił wiochy, krzyczy tytuł tej gazety i czytamy w tekście: zamiast lansowania się w internecie poseł PiS chciał znowu zapłysnąć, tym razem Sylwestrem w dalekim Meksyku, ale jak opowiadają lecący z Dominikiem Tarczyńskim 39L i jego partnerką, turyści, prawdziwy Meksyk, poseł zrobił już na lotnisku w Polsce. Co tam zaszło, czy to na środku? Potem, jeśli starczy czasu, kochani moi słuchacze, opowiem wam, co tam miało zrobić na lotnisku. Kolejna gazeta, tym razem mniej kolorowa, chociaż nie, kolorów tyle samo. Mówię o gazecie wyborczej: u góry czerwony, niebieski, w środku żółty, zielony, czarny. Bożeż drogi, i tylko na okładce jeden tekst. Gazeta poważna, gazeta opiniotwórcza, gazeta, która kiedyś kształtowała poglądy gazeta i umysły inteligencji polskiej. Jeden tekst na okładce tej gazety zajmuje, może ja wiem, 25% powierzchni. Reszta to zdjęcia, duże tytuły, zajawki reklamowe. Bożeż drogi, co by się stało z Polską prasą. No nic, co tam na tej czołówce? Prokuratura kontrawyborcza, znieważyliśmy organ. Tak krzyczy tytuł, a w podtytule wyjaśnienie: będzie śledztwo znieważenia konstytucyjnego organu przez wyborczą, zdecydowała prokuratura po doniesieniu Julii Przyłębskiej, prezes Trybunału Konstytucyjnego. Tu są trzy kropki, drodzy słuchacze. Nie wiem, czy was to zainteresowało. Nie tak sobie średnio, ale już w studio jest Maciej Nowak, a to czas, że za chwilę będzie serwis sportowy, ale przed serwisem sportowym, kochani moi, piszcie Grzegorz Janko 12, Polskie Radio 24, grzegorz.jankowski, polskieradio.pl. Piszcie, co wam się podoba, co wam się nie podoba. Wysyłajcie zdjęcia z waszego poranka. Pokażcie mi swoją poranną kawę. Wstajemy, pobudka, czas na sport! Szkodki ściące pracę odpadły z rozgrywek o Puchar Europy. Wrocławianki nie utrzymały 5-punktowej przewagi z pierwszego meczu 1/8 finału z węgierskim KSC Sexart i w rewanżu przegrały 74-84. Skrzydłowa Ślęza Agnieszka Kaczmarczyk nie kryła rozgoryczenia. Wiedzieliśmy, że to spotkanie będzie tak wyglądało. Wyszarpałyśmy to zwycięstwo naprawdę po bardzo zaciętym boju na Węgrzech. Myślę, że zawodniczkom przeciwnym dopisała zadziwiającą skuteczność. Każdą akcję, którą próbowałyśmy powstrzymać na obwodzie, one kończyły pod koszem i na odwrót. Myślę, że zabrakło też nam trochę siły i determinacji do samego końca. Jak zaczęłyśmy później zacieśniać pod koszem, to dziewczyny z Węgier trafiły mnóstwo trójek, także nie mogłyśmy znaleźć takiego wyjścia, takiego rozwiązania, żeby zatrzymać je w tych dwóch sytuacjach. Z rozgrywkami pożegnały się też koszykarki Artego Bydgoszcz, które przegrały wczoraj na wyjeździe z francuskim Carolo Basket aż 47-84. Zaksa Kędzierzyn-Koźle zagra z Treflem Gdańsk, a Skrabeł Chatów zmierzy się z Oniko Warszawa w półfinałowych spotkaniach Pucharu Polskich Siatkarzy. We wczorajszych meczach 1/4 finału Zaksa i Trefl po 3-0 wygrały wyjazdowe mecze z klubami pierwszej ligi, odpowiednio z Krispolem Września i Stalą Nysa. Skra także bez straty seta wygrała u siebie z Resowią. Z kolei Oniko pokonała przed własną publicznością Jastrzębski Węgiel 3-2. Finałowy turniej odbędzie się pod koniec stycznia we Wrocławiu. Tymczasem przedkarki Chemika Police przegrały z Dynamem Kazań 0-3. To pierwsza porażka polskiego klubu w drugim spotkaniu rozgrywek.
tabeli mistrzynie Polski zajmują drugie miejsce. Prowadzi zespół Skazania z dwoma zwycięstwami na koncie. W kolejnym meczu za niecałe dwa tygodnie siatkarki Chemika zagrają z bułgarskim klubem Marica Płowdiw. Marica w kwalifikacji do wielkoszlemowego turnieju tenisowego Australian Open. Polka pokonała Japonkę Miyu Kato 6-4, 6-3. Gdy Polka będzie pokonała... Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Kochani moi, 6:17 i 15 sekund, pora wstawać. Słowa te szczególnie kieruję pod adresem Michała Rachonia, który ma być dzisiaj obecny w debacie poranka razem z Sebastianem Gajewskim. Michał, wstawaj, 17. Musisz jechać 2 godziny, więc to już pora najwyższa, żeby znalazł się w samochodzie i przyjechał do nas, do radia. Co tam teraz mamy, drodzy moi? Teraz mamy o zimie bez śniegu. Narciarze czekają na prawdziwą zimę. Tak czytam w tekście przygotowanym mi dzisiaj przez wydawcę, który strasznie narzekał na to, że moje halo, halo rano było za słabe. Halo, halo, tak jest lepiej, drogi wydawco. Dobrze, wracamy do zimy. Z powodu niesprzyjających aury naturalnego śniegu na niektórych stokach jest jak na lekarstwo. Ciekawe. Można pojeździć w Tatrach czy na Podhalu, nieco gorzej jest w niższych górach. To cenna informacja, szczególnie dla mieszkańców Trójmiasta, Szczecina oraz Słupska. Większość stoków oferuje sztuczny śnieg. Tak jest między innymi w Krynicy Zdroju. Kochani, kto jest fanem sztucznego śniegu, niech pędzi do Krynicy Zdroju. Właściciel Krynickiego Ośrodka Narciarskiego w Słotwinach, Ryszard Tabaszewski, przyznaje, że warunki są trudne. I moja typowa zna. Napój się, akurat wyskoczyło troszeczkę mrozu, minus 6 stopni było w nocy, no to daliśmy radę troszeczkę pośnieżyć, ale jest to bardzo ciężka praca, bo strasznie ciężko jest utrzymać stok w takim stanie, przy tak wysokich temperaturach. Energii strasznie dużo idzie na właśnie pośnieżenie. Amerykę rozpieszcza, 40 stopni mrozu, a u nas Ameryka, 4 stopnie, to się cieszymy, że jest te 4. Nauczcie się gadać. Bardzo dobre, ale z każdą minutą się niestety robią coraz gorsze, ponieważ temperatura rośnie, słońce świeci pięknie, robią się zwały śniegu i za chwilę ten stok będzie co nieco od narciarza wymagał, podejrzewam, stanie się niestety kontuzjogenny. No bo to jest dużo sztucznego śniegu, robią się muzdy, ale póki co w będzie to wszystko super kontuzjogenny. W tygodniu, bo ciągle padało, bądź było mglisto. Inaczej się jeździ, jak jest sztuczny śnieg, jest mrożony i na tak się zgają, tak? Nie jest tak, jak się jeździ po pochu. Przydało się, witamy wszystkich świętych. Tomasz Pasieka, marketing stacja narciarska. Od samego rana. Także warunki narciarskie na obecną chwilę są bardzo dobre. Pokrywa wynosi od 20 do 60 cm. Mamy taką mieszankę z przewagą śniegu sztucznego. Jednak czekamy na prawdziwy śnieg i czekamy na to, aż uda nam się uruchomić kolejne 3 trasy na Jaworzynie. Przypominam, że ogólnie na Jaworzynie mamy 7 tras narciarskich. No i właśnie te 3 są jeszcze nieuruchomione. Tym najtrudniejsza trasa na Jaworzynie, czarna, wisowska, piątka. Długości 1000 metrów i średnim nachyleniu około 40%. No i w związku z tym czekamy na opady śniegu, bo do uruchomienia tej trasy potrzebny jest naturalny opad śniegu. Co tam pieprzy? Jestem członkiem zarządu Stowarzyszenia Polskie Stacje Narciarskie i Turystyczne. Od samego rana. Roczna zima daleka jest od ideału. Te znane i popularne ośrodki daleka jest od ideału, bo nie ma śniegu z wału. Tam pokrywa śniegu jest... Od 50 do 100 centymetrów. Nieco gorzej, bo skidak warunki że tu śniegi wielkie będą. Na wszystkich stacjach opaszka smarka. Armagedon sędą. W ciągu kilku ostatnich lat, gdzie te zimy w Polsce są coraz bardziej kapryśne, szczególnie te ośrodki najbardziej popularne, są to najbogatsze jednocześnie spółki, po prostu wszelkie możliwe środki inwestują w to, by mieć bardzo sprawny system zaśnieżania stoków. W ciągu 72 godzin zaśnieżyć po prostu wszystkie trasy. No wiadomo, że z boku nie ma śniegu wcale, nie? Ale na stoku jest, tu gdzie zapewniamy, ratrakujemy. Wiadomo, że są i plamy, bo to jest ziemia wcale nie zamarznięta i to jest największy problem dla nas, do utrzymania stoku, bo jeżeli się przykręci, wyskakuje nam ziemia na wierzch, jest problem od razu, bo to widać wszystko na śniegu. Pół metra śniegu mam, a na wierzchu wychodzi ziemia, no bo tak się zdarza też. W zeszłym roku było dużo śniegu, w tym roku jest troszeczkę gorzej. Ale miejmy nadzieję, że będzie super. Chciałam jechać też w tym roku do Karpaczy, niestety nie otworzyli tam stoku. Także cieszę się, że jest w Krynicy otwarte.
bez gdzie jeździć przynajmniej. Mamy nadzieję, że tego śniegu będzie coraz więcej, tych temperatur ujemnych będzie coraz więcej, no i zacznie się prawdziwa zima ze wszystkimi trasami narciarskimi. Może z góry tam ten, który rozdaje karty, pomoże, no ale zobaczymy. Dobra. Jeżeli pomoże, to dobrze, a jeżeli nie pomoże, no to trudno. Musimy sobie radzić tak, jak sobie radzimy w tej chwili. Dobrze było, gdyby spadł normalny śnieg, ale to dzięki Bogu i za to, że możemy sobie przyjemnie spędzić czas. No jest dużo jak w całej Polsce, ale mam nadzieję, że napada jeszcze. Jestem optymistką, mam nadzieję, że zima jeszcze będzie. Czekam z utęsknieniem, ale wierzymy, że będzie. Już przymrozki w nocy były, teraz było troszkę już chłodniej na minusie i pracują armatki cały czas śnieżne, także nawet sztuczne warunki, ale żeby były. Cieszymy się z tego, co jest. W Krynicy Zdroju była Monika Chrobak. Gdzie podziała się zima? Na to pytanie będę szukał odpowiedzi po 7.15. Moim gościem będzie klimatolog Rafał Maszewski. Ale tak myślę sobie, drodzy państwo, że te nardy, ja ich na przykład osobiście bardzo nie lubię. Co to jest za sport? Nie wiem, trzeba się tego nadźwigać, te narty na plecy nałożyć, te buty ciężkie na siebie nałożyć, chodzić w tym. Dzień dobry. Wszystko boli, jak się szyjdzie z żoną czy z dzieckiem, to poganie. Przyjechałem na teraz Zdrowoogrodzie, dobrze trafiłem? Tak, tak. Wełnę mam tutaj tak robotę. Wełna, znowu wełna. No. Ale na Sobibórskie 4. Ale nie 24. Wiem, bo tam jest 7. Wszystko. No, na Zdrowy Ogrody. No, ja panu też powiem, jeśli dzień na Wigilię właściwie półtora była wełna, przyjechała i pan kierownik jadł Wigilię i ten facet już nie chcypał o 10:00 i ja mówię tam porozmawiać z kierownikiem, bo jest nie Wigilię. No niech pan przyjedzie o 6:00 rano. No ja mówię, niech pan poczeka tam, a co się tam to bramę, on wjechał tyłkiem i się, ja mówię, te drzwi za sklepimy, bo się wieczornych obchodów 93. miesięcznicy katastrofy smoleńskiej przeszli z warszawskiej archikatedry świętego Jana Chrzciciela pod pałac prezydencki, gdzie swoje przemówienie ogłosił Jarosław Kaczyński. Prezes Prawa i Sprawiedliwości wyraził przekonanie, że w 2018 roku marsze nie będą już potrzebne. To pierwszy marsz w 2018 roku. No ale ja mam z Łodzi, ale jeszcze mam robotę, bo mam pół auta do ich, wełnę, a drugie pół do... Gdzie pan stoi? Aha, no to już będą teraz tego wszystkiego. Ja tam dzwoniłem tutaj do tego kierownika, mówię, że to jest ta budowa tu Łożawki, niby tak. Idziemy drogą naprawy Rzeczypospolitej. I te marsze, to wszystko, co przez te już prawie 8 lat czynimy, to nic innego jak wpisywanie się w tą drogę, tworzenie bardzo ważnej części. Jarosław Kaczyński podziękował wszystkim, którzy domagali się wyjaśnienia katastrofy smoleńskiej, w tym byłemu szefowi Ministerstwa Obrony Narodowej Antoniemu Macierewiczowi. I chwała tym wszystkim, którzy specjalnie przyczynili się do tego, by ta sprawa nie znikła, by, jak to chciał ówczesny prezydent Komorowski, emocje opadły, cała tragedia została zapomniana. Nie została zapomniana. I powtarzam, chwała tym, którzy stali tutaj z krzyżem. Chwała tym, którzy walczyli o prawdę, na czele z Antonim Macierewiczem. Nasza droga naprawy Rzeczypospolitej, dobrej zmiany, czasem ze względu na okoliczności jest kręta. Ale to, o co was dzisiaj proszę, ufajcie, że idziemy drogą w tym samym kierunku, że będziemy mieli nową, prawdziwie niepodległą, prawdziwie godną, prawdziwie silną Polskę. Prezes Prawa i Sprawiedliwości powiedział na koniec swojego przemówienia, że planowane są jeszcze trzy marsze pamięci. Podkreślił, że uroczystości upamiętniające ofiary katastrofy smoleńskiej zostaną zapisane w historii złotymi zgłoskami. Olga Bobienko, Polskie Radio 24. Drodzy słuchacze, jest godzina 6:25. Jeszcze dziś w moim programie o 7:35 Paweł Zalewski z Platformy Obywatelskiej, a w debacie o 8:00 Michał Rachoń, Gazeta Polska, Telewizja Polska oraz Sebastian Gajewski, Centrum Baczyńskiego. Jest Łódź, ale firma tu pracuje. Reklama. Kochana babciu, w dniu twojego święta życzymy ci, byś była zawsze uśmiechnięta. A tu proszę prezent ode mnie i mamy. Zdrowital, droga babciu, bo bardzo cię kochamy. To nikt wzmacniający Zdrowital. A teraz Michał teraz jeszcze kubiec zachem akurat nie idzie. No, oni będą za pół godziny podobne. Zaczynają w aptekach na terenie. Zaczynają w aptekach.
A proszek płynnik absorbi do prania wizji mają kosztować 24,99 za opakowanie. Oferta masz do 22 stycznia. Carrefour, to wszystko dla ciebie. Wiesz, że często właśnie u mężczyzn wątroba szczególnie tłuste jedzenie. Ciężko stać. Oni będą normalnie bardzo szybko zaraz będą. Ja wolę dzwonić. No. Co robić? To nie, nie, bo ta obudowa tego, tam... Tak, ale jeśli pan wiadek nie pośpienie z towarem i zastanów... Tak. A no tak. No ale ta trinka się też muszę wpływać. Ja oni sobie do zespołu. Nie, ja wczoraj w południe dzwoniłem do nich. Tak? No tak. No dobrze. Ale jak tutaj tu jeszcze jest kolej, to ta trinka. Wszystko było mało zbliżone. Teraz pewnie. Aż trafiłam na irigację. Zestaw do płukania zatok. To bardzo proste. Ja wczoraj miałem tu rzadkę irigacji w takiej specjalnej butelce i płuczę zatoki. O. Bałam się, że to będzie nieprzyjemne, no ale zupełnie niepotrzebnie. Nareszcie mogę swobodnie oddychać. I to pan dała dwie zasoby? Nie, totalnie. Irigacji to ferumentyczny do płukania zatok, najchętniej wybierany w Polsce. Irigacji natychmiastowa płukania zatok. No właśnie, to da pójdę się. Dobra, chciałabym w tym roku zrobić coś dobrego dla siebie. I dla natury? Witaj w klubie. Ej, ale jak to? Bo ja już zrobiłam swoje postanowienia noworoczne. Nie zamierzam zrobić stosunki. Wybieraj produkty, które nie szkodzą środowisku. Skorzystaj z promocji 2 plus 2 gratis w klubie Rossmann. I wybierz 4 różne produkty najlepsze dla ciebie i przyjazne dla natury. Rossmann. Cześć, ty w aptece? Taki okaz zdrowia? Właśnie kupiłam suplement diety Preventic. Olej z wątroby rekina z witaminą A, D i czosnkiem. Wzmacniam odporność. Super, a dlaczego tylko 60 kapsułek? Bo tu jest 2 razy więcej oleju z wątroby rekina w jednej kapsułce. Jednoskładnikowe produkty często zawierają tylko 250 mg oleju. Czyli Preventic edycja specjalna to odpowiednik 120 zwykłych kapsułek. Dodatkowo ma bezzapachowy czosnek. Pani magister, to ja też poproszę Preventic. Preventic, podwójne wzmocnienie odporności. Aflofarm. Teraz bilety polskich linii lotniczych LOT w wielkiej noworocznej promocji. Europa już od 199, Azja i Ameryka Północna od 1769 zł w obie strony. Kup dziś i lataj taniej. Zapraszamy na lot.com i do biur podróży. Twarz jak księżyc w pełni. Czuję się, jakbym przez nos przytyła. Nie mogę nawet wciągnąć brzucha. Nie dopinam spodni. Co z tymi butami? Nie chcą wejść. Nie mogę ściągnąć pierścionka. Skudny celulit. Co się dzieje? Czy wiesz, że przyczyną tych objawów może być gromadzenie się wody w organizmie? Sięgnij po suplement diety Hydrominum z naturalnymi składnikami, które usuwają nadmiar wody, łagodzą wrażenie obrzmienia, ułatwiają odchudzanie, a także zwalczają celulit wodny i wspierają detoksykację. Hydrominum, antidotum na nadmiar wody. Aflofarm. W mojej pracy wiem, jak ważne jest, aby senior właściwie się odżywiał. Izabela Gęsicka opiekuje się osobami starszymi od ponad 10 lat. Niestety, wiele osób starszych ma problem z apetytem, przez co je zbyt mało. Czy jest na to sposób? Z doświadczenia wiem, że skutecznym rozwiązaniem jest Appetizer Senior. Syrop Appetizer Senior zawiera składniki wspomagające apetyt i ułatwiające trawienie. Suplement diety Appetizer Senior sprawia, że osoby starsze znów jedzą ze smakiem. Syrop Appetizer Senior na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm. Po reklamie. Tu Polskie Radio 24, minęła 6:30, czas na informacje dnia. Aleksandra Kozera zapraszam. Na początek Sejm i wieczorne głosowania posłowie skierowali do dalszych prac obywatelski projekt ustawy zakazujący aborcji eugenicznej. Zgłosił go Komitet Inicjatywy Ustawodawczej Zatrzymaj Aborcję. Celem projektu jest wykreślenie z ustawy o planowaniu rodziny wyjątku pozwalającego na usunięcie ciąży ze względu na stwierdzone nieodwracalne uszkodzenia płodu. Wcześniej Sejm odrzucił projekt. To są sprawy tej ciąży. Zakładał, że kobiety mogłyby przerywać ciążę do końca 12 tygodnia. Paweł Szefernaker potwierdza informacje medialne o nominacji na wiceszefa MSWiA. Takie doniesienia pojawiły się po objęciu funkcji. Szefernaker mówił Radiu Szczecin, że nominację otrzyma dziś lub jutro. Potwierdzam te informacje, to dla mnie wielki honor i zobowiązanie, tak, żeby pracować razem z panem ministrem Brudzińskim i być odpowiedzialnym za...